Podczas Kongresu Gospodarki Elektronicznej mówił Pan o rynku chińskim. Jak na rynku chińskim są wykorzystywane nowoczesne technologie do płatności. I może opisałby Pan, jak wygląda płatność na zwykłym bazarze, gdzie kupuje się jakieś warzywa. Bo mówi Pan, że tam już gotówki praktycznie się nie używa, więc jak wygląda transakcja na bazarze? No właśnie, rzeczą zaskakującą dla Europejczyków jest to, że ta elektronizacja dotarła do takiej sprzedaży bazarowej czy okazjonalnej sprzedaży, gdzie ktoś wykłada kilka portmonetek, kilka kilogramów pietruszki. No i nasze typowe podejście to byłoby takie, zamontować tam kasę fiskalną, zamontować tą całą infrastrukturę, która oczywiście jest za droga w stosunku do towarów sprzedawanych. Rozwiązanie polega na wykorzystaniu fintecha, firmy, która w tle trzyma konto, wirtualne konto do tego typu transakcji. I to jest płatność z użyciem telefonu? Z użyciem telefonu. Jedyną rzeczą, którą technologicznie sprzedawca pietruszki musi wystawić, to znaczek czy odczytywalny maszynowo, czy QR kod, który identyfikuje tego sprzedawcę. Osoba pragnąca kupić owoce podchodzi do stanowiska, sczytuje QR kod, na telefonie pokazuje mu się strona dotycząca transakcji, wpisuje się kwotę, naciska się Enter, te informacje idą do serwera, serwer realizuje płatność, to znaczy z jednego konta jednego uczestnika przelewa na konto drugiego uczestnika i ten drugi uczestnik dostaje w tym momencie ping na telefon, no i sprzedawca wie, że zostało mu zapłacone i wydaje te banany za 2,50. No dobrze, gdzie w tej operacji jest bank? W tej operacji banku nie ma. Tradycyjnie banki są jeszcze z tyłu, ponieważ banki są takimi instytucjami, u których jest zaczepiona tożsamość danej osoby. Nie jest możliwe posiadanie tego konta bez posiadania konta bankowego. No i oczywiście pieniądze przechodzą między bankiem a tą firmą na zasadzie drobnych przepływów. To znaczy wyobrażam sobie, że ten sprzedawca jabłek zarobi troszeczkę. Jeżeli on w tym momencie nie zużyje tych pieniędzy i jego sprzedawca, powiedzmy, sprzedaje banany, a potem potrzebuje kupić śliwki i też kupi za pomocą tej aplikacji, czy pójdzie do supermarketu i zużyje to, co zarobił, to to, co mu zostało, odkłada w banku. Podobnie, jeżeli ktoś się udaje na zakupy, to ładuje na swoje konto z banku pewną kwotę, niezbyt dużą, bo zbyt duża kwota to tak jak na elektronicznej portmonece, mogła być razem z kradzieżą telefonu, mogłaby zniknąć. Do tego, żeby ten system funkcjonował sprawnie, co jest potrzebne? Potrzebny jest telefon, teraz. Potrzebny jest telefon, ale wszyscy go już mają. Co jeszcze? Potrzebna jest regulacja prawna, takie jak PSD2. Konto bankowe. Konto bankowe. Potrzebny jest numer telefonu. I znowuż to jest tak, że tam posiada każdy swój numer telefonu. Bez telefonu nie można żyć. I to jest. Trzeba jeszcze posiadać zazwyczaj konto w serwisie społecznościowym. Z tego względu, że to konto w jakimś serwisie typu społecznościowego jest też uwierzytelnieniem, że taka osoba istnieje. Trudno jest wyhodować fikcyjną tożsamość i potem narobić długów, jeżeli nie poruszamy się w jeżeli ta osoba musi wykazać pewną liczbę znajomych, ktoś musi potwierdzić jego tożsamość. Wtedy ta grupa ludzi, która jest związana z wykreowaniem fikcyjnej tożsamości, jest duża i te osoby również ponoszą pewną odpowiedzialność za to, że taką fałszywą tożsamość wykreowały. I oni się mogą tego bać i tego nie zrobią. Znaczy ja Panu poświadczę, że Pan jest rzeczywistą, fizyczną osobą, natomiast nie zrobię tego w ciemno. Mówił Pan podczas swojej prezentacji, że ten system eliminuje nieuczciwość, że ktoś, kto jest nieuczciwy, po prostu mi się to ujawni, jak praktycznie znika z systemu i praktycznie nie może funkcjonować normalnie w społeczeństwie. Tak, tak jest. Czasami i to jest to jest pewien problem, że poprzez operacje niestandardowe, na przykład jeżeli mamy jakiś malware na telefonie, może się okazać, że malware zaczyna atakować serwer w jakiś sposób przy pomocy jakiejś operacji i wtedy reakcją jest zablokowanie możliwości wykonywania operacji na przykład na jakiś czas. I to jest ważne z tego powodu, że właśnie w Chinach praktycznie płatności bezgotówkowe zniknęły. Znikają. W zasadzie znikają i to jest prawie że niemożliwe, żeby dokonać płatności gotówkowej. Czyli... No nie, tam gdzie są Europejczycy można stosować... No ale mówimy o Chińczykach, czyli jeżeli Chińczyk w jakiś sposób... Jest podejrzany. Jeżeli stosuje gotówkę... Być może, jeżeli jest podejrzany politycznie, tak, załóżmy. Nie, to jest tak jak gangster, który przychodzi i kupuje Ferrari za gotówkę. No dobrze, ale jeżeli nie może posługiwać się tym telefonem, nie może płacić, nie może kupić sobie jedzenia, nie może, nie wiem, kupić biletu do autobusu i tak dalej, tak? Nie, oczywiście może kupić, z tym, że wchodząc do autobusu można wrzucić gotówkę po prostu i zapłacić za przejazd. I to jest ok. Natomiast obawiam się tego, że osoba, która nie posługuje się tego typu środkami płatności, od razu jest osobą, która z dziwnych powodów nie korzysta z systemu. Dziwne powody to mogą być takie, że jestem turystą, ale to widać po twarzy. Gorzej mają, powiedzmy, Amerykanie chińskiego pochodzenia, którzy są traktowani jako Chińczycy, ale języka nie rozumieją, ani nie mają konta w firmie. Natomiast w pozostałych przypadkach to jest coś dziwnego. I jeżeli dochodzi ktoś, na przykład siada przy stoliku w restauracji i nie używa tego systemu, to od razu kelner zaczyna patrzeć, czy ta osoba nie wybiegnie po zjedzeniu i nie zapłaci rachunku. No dobrze, a jakie w takim razie są korzyści z tego systemu? Gdybyśmy go wprowadzili w Polsce, to jakie byłyby korzyści? Wyrzucilibyśmy kasy fiskalne, które byłyby zupełnie zbyteczne. Kasy fiskalne nie są urządzeniami tanimi. Wyrzucilibyśmy zapewne rolki do drukowania potwierdzeń transakcji. Nie mielibyśmy kłopotu z odczytaniem transakcji, powiedzmy przy reklamacji suszarki, którą kupiliśmy pół roku temu. Znalezienie paragonu może być bardzo trudne, poza tym paragon może być wyblaknięty. Te wszystkie kłopoty odpadają. Koszt obrotu gotówkowego jest dosyć istotny, tutaj spada do zera praktycznie. Wzrasta bezpieczeństwo handlu w internecie, ponieważ te same mechanizmy mogą służyć do logowania się na stronę, do uwierzytelniania wobec sprzedawców. A korzyści fiskalne dla Państwa? Korzyści fiskalne to eliminacja aparatu kontroli skarbowej, powiedzmy, sprawdzania, czy taksówkarz naprawdę brał na kasę fiskalną tak samo, czy inaczej, odpadają, ponieważ jeżeli klient przychodzi, to płaci za pomocą aplikacji i te transakcje są widoczne u prowajdera, u którego można zbiorczo wszystko zobaczyć. Czyli ściągalność VAT-u 100%? 100%. Praktycznie. No, oczywiście są turyści, którzy płacą gotówką i to w tym momencie może coś się pojawi. Karty płatnicze też praktycznie są niepotrzebne. Karty płatnicze istnieją w inny sposób, inaczej jest to zorganizowane. Kradzież, poziom bezpieczeństwa, to są różne aspekty, są plusy i minusy. Plusem jest taki, że ta karta płatnicza, tak naprawdę to jest pewnego rodzaju karta płatnicza, jest w tym momencie powiązana z telefonem, więc lokalizacja jest. Więc można na przykład zobaczyć, że jest pewna niestandardowa aktywność z danym środkiem płatniczym, że się przemieszcza, powiedzmy, z prędkością 500 km na godzinę, co jest mało możliwe. No ale powstają takie problemy, jak na przykład wyczerpanie baterii w czasie transakcji. No dlatego Chińczycy popularnie kupują dodatkowe baterie do telefonów, bo one mogą się przydać do powrotu do domu. A gdyby Pan skazał wady, oprócz tego, że mogą się baterie wyczerpać w telefonie, jakieś inne wady do systemu? Oczywiście duża koncentracja w przypadku kilku instytucji, które taki system obsługują, to jest problem na przykład ataków terrorystycznych. Atak terrorystyczny na centrum obliczeniowe takiej instytucji, skuteczny atak, zniszczenie danych, no to to paraliżuje życie, bieżące życie gospodarcze. Jeżeli byśmy sobie pomyśleli, że u nas jest blokada, powiedzmy blokada bankomatów, blokada obsługi kart płatniczych, to w pewnym sensie utrudnia życie, ponieważ no, nie można wypłacać w bankomatach gotówki, nie można zapłacić kartą w sklepie, ale ludzie przez dzień, dwa mogą przeżyć, ponieważ jeszcze ktoś tam wysupła się te 20, 30, 50 zł i jakiś czas można przeżyć. Jeżeli tych 20, 30 zł nie ma, albo już się zapomniało, gdzie w ogóle się je położyło, no to awaria takiego systemu powoduje, że w całym kraju nic nie można kupić. Okay. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.